dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Panorama Informacje z Regionu Ekstra. Ze mną pan Konrad Sipiera, zastępca prezydenta miasta Pruszkowa. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Dziś temat niełatwy, ale przyjemny. Dobre wiadomości dla mieszkańców Pruszkowa mieliśmy już kilka miesięcy temu, bo robiliśmy z panem wywiad po konferencji prasowej w sprawie wiaduktu. Jednak dziś no już pewniej możemy patrzeć w przyszłość, bo pojawiły się nowe okoliczności, ale może na początku przypomnijmy, jaki jest ogólnie zamysł względem wiaduktu. Tak naprawdę bardziej chodzi mi o to, co z tym starym, bo on przeszedł renowację i o ile się nie mylę, też przedłużyła się jakoś znacząco jego żywotność. Tak, pani redaktor, jeśli chodzi o stary wiadukt, to ta najlepsza dla nas informacja to to, że będzie projektowane zupełnie nowe rozwiązanie, to znaczy projekt, który obecnie był realizowany przez MZDW, to jest budowa nowego wiaduktu, ale praktycznie w kształcie identycznym jak obecny, no, ta koncepcja przestaje funkcjonować. Dlatego ta naprawa, ten remont, te niedogodności, które niestety mieliśmy w mieście podczas trwania tego remontu i jego wyłączenia z użytkowania, i te prace, które zostały przeprowadzone, a zostały wymienione w wiadukcie łożyska, które umożliwią jego funkcjonowanie przez najbliższe na pewno 2-3 lata, a ten czas MZDW ma wykorzystać na zaprojektowanie dwóch niezależnych wiaduktów z bezpośrednimi zjazdami, wjazdami z Alei Wojska Polskiego we wszystkich kierunkach, więc to jest ta najlepsza informacja dla nas, że czekamy na takie rozwiązanie już docelowe, które da możliwość normalnego funkcjonowania w naszym mieście, a nie ograniczy się do tego, co było, czyli wiadukt, który by powstał, tak naprawdę byłby o parametrach identycznych, a nawet w projekcie, który widzieliśmy, ten wiadukt byłby węższy niż obecny, więc no, bardzo cieszymy się z tych decyzji, które zostały podjęte. Ja podczas ostatniego spotkania z panem marszałkiem Struzikiem również chciałem tego potwierdzenia, że właśnie w tym kierunku idziemy i taki projekt będzie realizowany i tutaj pan marszałek jednoznacznie już tą decyzję podjął, że właśnie idziemy w tym kierunku, czyli nowego projektu, nowych dwóch wiaduktów, czyli to, o czym od dłuższego czasu my wszyscy mówimy, chcemy i o takie właśnie rozwiązanie walczyliśmy. Mamy nową okoliczność, podpisanie umowy na nowy wiadukt i w tym miejscu chciałabym, żebyśmy pokazali naszym widzom fragment wideokonferencji z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe. Zmieniła się również optyka w ramach realizacji przedsięwzięć kolejowych, w ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi. Zmieniła się na korzyść, bo mamy wiele przykładów współdziałania, konsyliacji, koordynacji, realizacji rozmaitych działań, które powodują, że linia kolejowa oprócz tego, że jest szansą w zakresie mobilności, to jest również nie jest barierą architektoniczną, która dzieli miejscowości, albo staramy się mitygować tą barierę architektoniczną dzielącą miejscowości czy na pół, czy od siebie, od innych miejsc. I tego typu przedsięwzięcie mamy dzisiaj, czyli współpraca mająca na celu budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową po to, aby móc się lepiej komunikować z sąsiadami, po to, aby móc swobodniej poruszać, ale też po to, żeby podnosić bezpieczeństwo ruchu kolejowego, co jest niezwykle ważne. Przez miejscowość miasto Pruszków przebiegają dwie niezwykle ważne linie kolejowe z punktu widzenia funkcjonowania ponadregionalnego, czyli linia w kierunku Poznania, czy linia w kierunku Łodzi, czy w kierunku również Centralnej Magistrali Kolejowej. Natomiast linia 447 z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego w ruchu aglomeracyjnym. Częstotliwość ruchu pociągów powoduje to, że na pewno występują utrudnienia na wielu skrzyżowaniach w poziomie szyn. Dlatego staramy się te wszystkie skrzyżowania w poziomie szyn, mimo że to jest prędkość do 160 km na godzinę, minimalizować, czy likwidować. I ta współpraca z miastem Pruszków tym owocuje, że bezpieczeństwo w ruchu samochodowym, a przede wszystkim usprawnienie i płynność ruchu dla mieszkańców Pruszkowa będzie o wiele większe.
Ale wracając do naszej rozmowy, powiedzmy, bo już Pan o tym wspomniał, ale tak bardziej szczegółowo chciałabym zapytać o te zjazdy z nowego wiaduktu, bo projekt był po stronie miasta Pruszków, dlatego może to prześledźmy, jak te zjazdy będą wyglądać, w których kierunkach i w jaki sposób usprawnią komunikację. Cały czas mówimy o naszym głównym wiadukcie w Pruszkowie. Tak. Pani redaktor, to wszystko będzie wynikiem projektowania, które niedługo się ma rozpocząć. To, od czego my wychodzimy i co cały czas przedstawialiśmy i również z takimi postulatami występowaliśmy do MZDW, to jest na pewno zapewnienie tych bezpośrednich zjazdów i najazdów na sam wiadukt. Czyli jadąc od kierunku Warszawy, żeby był ten najazd bezpośredni na wiadukt, tak samo zjeżdżając z tego wiaduktu od strony Żbikowa, jadąc od autostrady, żeby można było bezpośrednio z tego wiaduktu zjechać w Aleję Wojska Polskiego, nie potrzebując już dojeżdżać do drogi powiatowej, czyli Bolesława-Prusa i wtedy próby włączenia się czy to w kierunku już Warszawy, czy też centrum Pruszkowa. Czyli chodzi o te bezpośrednie zjazdy i najazdy na sam wiadukt. A gdzie ten nowy wiadukt będzie usytuowany dokładnie, tak przypomnijmy, bo już też wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale żeby to też wybrzmiało w naszej rozmowie. Pani redaktor, tylko tutaj musimy dwie kwestie rozgraniczyć. Pierwsza to jest nasz główny wiadukt, ten pruszkowski, który stoi. Natomiast teraz, jeśli zmieniamy temat, to mówimy o wiadukcie, na który w ostatni piątek nastąpiło podpisanie umowy o współpracy z PKP PLK i tutaj mówimy o budowie całkowicie nowego wiaduktu, nowej przeprawy kolejowej na wysokości ulicy Grunwaldzkiej. Czyli wiadukt, który połączy ulicę Grunwaldzką z powiatową ulicą Warszawską i będzie stanowił alternatywę dla na pewno naszego głównego wiaduktu, dla mieszkańców również Piastowa. Umożliwi ten wiadukt dojazd mieszkańcom Żbikowa, dzielnicy Bąki, właśnie do Alei Jerozolimskich. Tutaj ważna sprawa to jest nowy projektowany przebieg ulicy Grunwaldzkiej, który umożliwi dojazd do samego wiaduktu, ponieważ do tej pory nie było to zaplanowane. My rozpoczęliśmy projekt, który umożliwi bezpośredni najazd na wiadukt na wysokości ulicy Grunwaldzkiej bezpośrednio z Alei Jerozolimskich. Czyli tak jakby tutaj w skrócie, przenosząc to na okolice, w której się poruszamy, na wysokości dawnego sklepu wielkopowierzchniowego Tesco w Piastowie, tutaj będzie zjazd w ulicę Grunwaldzką, która doprowadzi do wiaduktu, a już sam wiadukt, czyli przeprawa przez tory, będzie na wysokości ulicy Leszczynowej w Pruszkowie rozpoczynać się. I dalej, przechodząc przez tory PKP, on będzie się kończył rondem, które to rondo połączy ulicę Warszawską, która idzie w prawo do Piastowa i połączy się z nowo projektowaną ulicą Broniewskiego, ulicą, która jest projektowana przez powiat pruszkowski. Więc to będzie naprawdę bardzo ważne nowe połączenie, nowa przeprawa i nowe rozwiązanie komunikacyjne, które na pewno będzie się przyczyniało do poprawy poruszania się samochodów osobowych po tym terenie. I tutaj zaznaczmy, wiadukt, który jest zaprojektowany, jest tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych, więc tutaj jakieś obawy, które też się pojawiały ze strony mieszkańców zarówno Pruszkowa, jak i Piastowa, że to będzie forma jakiejś dużej obwodnicy, no to nie, to nie jest prawda, to jest wiadukt tylko dla ruchu samochodów osobowych. A ścieżki rowerowe? Czy ta inwestycja przewiduje ścieżkę rowerową właśnie przez ten nowy wiadukt? Jak najbardziej. Będzie ścieżka, będzie ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo wiadukt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami przez zamontowane windy, które tam się znajdą. No więc to będzie już takie nowoczesne, docelowe rozwiązanie, które połączy znowu dwie części miasta. No, te tory są czymś takim, co niestety miasto jest przedzielone, natomiast no, przy kolejnej przeprawie na pewno ten ruch tutaj się nam usprawni. Wspomnieliśmy o korzyściach komunikacyjnych nie tylko dla mieszkańców Pruszkowa i tutaj chciałam zapytać o koszty tej inwestycji, jak one się rozłożą i kto będzie w tych kosztach partycypował? Koszt całego przedsięwzięcia to jest około 22 milionów złotych. Jeśli chodzi o podział, to tak jak też wspomniałem, podpisana umowa o współpracy przy realizacji tego wiaduktu z PKP PLK zapewnia nam dofinansowanie na poziomie 7 380 000 zł. To jest ze strony PKP PLK.
My dodatkowo 30 grudnia podpisaliśmy porozumienie z powiatem pruszkowskim i z Piastowem na temat sfinansowania tej pozostałej części tej inwestycji i rozłoży to się w proporcjach 40% miasto Pruszków, 30% Piastów i 30% powiat pruszkowski. Ważne zaznaczenia jeszcze jest to, że miasto Pruszków złożyło wniosek o dofinansowanie tej realizacji do Funduszu Dróg Samorządowych. Ten projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę i zarekomendowany do dofinansowania, więc czekamy finalnie na podpis premiera i wtedy dowiemy się też, w jakiej wysokości dodatkowe wsparcie rządowe będzie ta inwestycja posiadała, więc to się dodatkowo też przeniesie na odciążenie naszych budżetów Pruszkowa, Piastowa i powiatu pruszkowskiego, ponieważ wtedy te nasze części zgodne z proporcjami zostaną pomniejszone o tą część dofinansowania, więc no zakładamy, że naprawdę duża inwestycja, która dużo waży, będzie miała naprawdę potężne wsparcie środków zewnętrznych. Powiedzmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mówię o terminie wyboru wykonawcy i o samej realizacji inwestycji. Kiedy można się tego spodziewać? No, jesteśmy na etapie przygotowania całej procedury przetargowej. W lutym chcemy ogłosić przetarg, więc jeśli wszystko dobrze pójdzie, to tak naprawdę na wiosnę jest szansa, że będziemy mogli wystartować z realizacją tego przedsięwzięcia. No oczywiście zakładając, że tutaj nie będzie żadnych problemów z samym postępowaniem przetargowym. Musimy pamiętać, że jest to duże zadanie, na pewno będzie duże zainteresowanie, duże firmy będą przy takim postępowaniu starały się o to, żeby go wygrać. No, mogą też pojawić się jakieś odwołania, na które nie mamy już wpływu w samym postępowaniu przetargowym. Natomiast samo zakończenie planowane jest na marzec 2023 roku. Inwestycja jest rozłożona na 3 lata. To dobra wiadomość, bo w zasadzie to jest krótki czas, można powiedzieć, przy takiej dużej inwestycji. Też nam się wydaje, że jest to termin optymistyczny, ale też realny. Powiedzmy jeszcze na koniec, jak Pan z perspektywy czasu, bo nie da się ukryć, wszyscy wiemy, że to był bardzo długi proces, jeżeli chodzi o ten wiadukt, żeby coś konstruktywnego ustalić, takiego, co byłoby zadowalające dla miasta Pruszków. Jak Pan ocenia ten proces uzgodnień, proces podpisania umowy, bo wiadomo, że to nie było usłane różami, tak? No to prawda, to był proces, który na pewno trwał długo, ale te ustalenia też były dosyć poważne i tych stron postępowania również było sporo. Tutaj musimy pamiętać, że to wszystko było uzależnione od naszych budżetów, czyli żeby podpisać porozumienie, musieliśmy mieć zgodę Rady, musieliśmy mieć odpowiednie środki zapewnione w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej. No i tak samo nasi partnerzy, tak jak Piastów czy powiat, również te zmiany musieli dokonać, aby móc podpisać porozumienia. To trwało, natomiast 30 grudnia właśnie nastąpiło to porozumienie, mamy umowę, czyli też bazujemy na tym rozłożeniu proporcjonalnym, które było wcześniej ustalone i było podpisane porozumienie na same projektowanie wiaduktu. Wtedy te koszty też się rozkładały w takiej proporcji. No, udało nam się szczęśliwie dojść do tego momentu, że to porozumienie mamy zawarte. No i również ta procedura, która trwała z PKP PLK, to też było szereg spotkań, przesyłania projektów umów, zarządy, przez które to musiało przechodzić w PKP PLK. No i finalnie w zeszły piątek podpisanie tej umowy o współpracy przy budowie tego wiaduktu. No jest to na pewno dla nas bardzo ciesząca informacja nas. Nie możemy doczekać się rozpoczęcia tej inwestycji i wierzymy, że te terminy będą utrzymane, bo tutaj już wszyscy z dużą niecierpliwością, przynajmniej ja tak to odbieram, czekają na tą dodatkową przeprawę przez tory. No tak, to nie ma wątpliwości, że to jest strategiczny punkt na mapie Pruszkowa, jeżeli chodzi o komunikację. No trzymamy kciuki, żeby tak było, jak Pan mówi, czyli żeby wszystko odbyło się w terminach. Ja bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych wydań Panoramy Ekstra.